Ja chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, co wspólnego ma ustawa o podatku VAT z bibliotekami, właściwie jakie wywołuje konsekwencje. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku VAT od towarów i usług, uczelnie prowadzące różnego typu działalność, czyli dydaktyczną, badawczą i naukowo-badawczą, mają prawo odliczać naliczony podatek VAT. Podstawową zasadę dotyczącą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określa artykuł 86 ustęp 1 tej ustawy. Z przepisu tego wynika, że najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Do końca 2010 roku zgodnie z ustawą usługi odpłatne wykonywane przez bibliotekę były zwolnione z podatku VAT z wyjątkiem usług związanych z wypożyczeniem międzybibliotecznym książek i czasopism. Nowelizacja z 1 stycznia 2011 roku ustawy o podatku VAT wprowadziła zmiany stawek podatku VAT. Ta sama nowelizacja spowodowała, że odpłatne usługi biblioteki zostały opodatkowane stawką podstawową VAT, to jest 23%, z wyjątkiem usług związanych z wypożyczaniem międzybibliotecznym książek i czasopism. Tutaj stawka VAT to 8%. Wniosek jest taki, że wszystkie odpłatne usługi biblioteczne zostały opodatkowane. Oznacza to tyle, że skoro jako biblioteka mamy możliwość wykonania opodatkowanej sprzedaży, to możemy odliczać VAT, podatek VAT zawsze na ogólnych zasadach. Trzeba zaznaczyć, że interpretacji przepisów dokonuje na uczelni kwestor po konsultacjach z doradcą podatkowym. I właśnie w trakcie dyskusji z doradcą podatkowym pojawił się argument dodatkowy. Przy zakupie zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek biblioteki i udostępnianych wszystkim możliwym użytkownikom można założyć, że zbiory wykorzystywane są lub mogą być do wszystkich typów działalności prowadzonej na uczelni, a więc nie tylko dydaktycznej, ale także naukowo-badawczej. Działalność dydaktyczna jest zwolniona z podatku VAT, natomiast naukowo-badawcza obciążona stawką podstawową 23%. W sytuacji, gdy zakup służy do wykonania działalności mieszanej, mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego w części, stosując proporcję ustaloną zgodnie z artykułem 90 i 91 ustawy o podatku VAT, czyli poprzez zastosowanie tzw. wskaźnika struktury obowiązującego na uczelni. Pytaliśmy 110 bibliotek akademickich, czy odliczają podatek VAT i na jakich zasadach, czy mają jakieś rozwiązania systemowe, jak sobie w ogóle z tym radzą. Odpowiedziało jedynie 16 bibliotek, 15 z nich w ogóle nie odlicza. W przypadku jednej robi to kwestura, jednak i tak do systemu bibliotecznego są wprowadzane wartości brutto, co tak naprawdę jest problemem, ponieważ nie można uzgodnić wartości księgozbioru, ponieważ ta wartość jest zawyżona. My odliczamy podatek VAT od 2012 roku. I robimy to w systemie ALEF. I tak naprawdę jest to możliwe dzięki pani Irence Żońce, naszemu bibliotekarzowi systemowemu i pani Małgosi Kwaśniowskiej, z którymi razem wypracowaliśmy pewien sposób taki systemowy. I teraz tak, ALEF posiada takie pole dotyczące VAT-u, ale konieczne były modyfikacje, czyli wpisanie w tablicy ALEF-a procent, który posłuży ALEF-owi do policzenia kwoty podatku pomniejszonego VAT. I chciałam pokazać to jednak na przykładzie. Przykład najprostszy z możliwych, to oznacza, że każdy inny jest już. Mikrofon. Widoczny? Dobra, jest widoczny. To jest tak, najpierw mamy fakturę, czyli w fakturze mamy wartość netto, wartość brutto oraz podatek VAT. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj podatek to wartość 17 zł i 10 groszy. Mamy przygotowaną formułę w Excelu, do której wprowadzamy pola wypełnione na żółto, czyli wartość netto oraz ten podatek VAT. I już widzimy po prawej stronie, jak nam system wyliczy, że podatek, który zaoszczędzimy na tej fakturze, to jest 9 zł 23 grosze. Robimy to w Excelu, dlatego że ALEF liczy do drugiego miejsca po przecinku, natomiast Excel do czwartego i tutaj dane są bardziej precyzyjne. I to też ma pewne konsekwencje, zaraz pokażę. Tutaj rejestrujemy fakturę. Rejestrując fakturę, wprowadzamy wartość netto, tutaj wybieramy z tego słownika, to jest to, o czym mówiłam tutaj. Tutaj mamy ukryte wszystkie możliwości, które możemy wybrać dla danej faktury. My wybieramy ten, dlatego że mamy wskaźnik struktury w tym roku, wynosi 54%, co oznacza, że płacimy tylko 46% naliczonego podatku. Wiem, że to jest, brzmi skomplikowanie, ale to jest dosyć proste. Czyli tak naprawdę płacimy nie 5% podatku VAT dla książek, tylko 2,3%. I jeżeli wybierzemy
Właśnie to oraz zaznaczymy koniecznie, dodaj VAT do faktury ogółem, odświeżymy, to zaraz zobaczycie Państwo, że tutaj suma z VAT nie będzie, tak jak na fakturze brutto 349 zł, tylko będzie już, nie 300, przepraszam, tam było 50 chyba. Tak, zamiast 359 mamy 349, czyli już mamy zaktualizowaną wartość. Tutaj bilansujemy fakturę, czyli dodajemy naszą fakturę cząstkową. Tutaj widać, że już mamy zaktualizowane dane i robimy raport. W raporcie widać, że właśnie tutaj, jeśli chodzi o te kwestie zaokrągleń, brakuje nam tego grosza, ponieważ na samym początku tutaj musimy wyjść na kwotę 349,77, a mamy 76. Oznacza to tyle, że musimy wejść do bazy TUR 50 i ręcznie poprawić w tym jednym egzemplarzu, bo tylko jeden akurat do tego jednego dotyczy faktura, dodać jeden grosz i jak robimy raport ponownie, już jest OK. Na zakończenie prac musimy stworzyć taki załącznik do faktury, gdzie mamy informacje o podatku do odliczenia. Mamy tutaj już poprawną wartość oraz podatek odliczony. Nie z tego wyszło chyba. I teraz tak, czy ta praca się opłaca? W przykładzie tej jednej faktury to była kwota rzędu 9 zł, natomiast w całym poprzednim roku tylko i wyłącznie na zakupie książek drukowanych zaoszczędziliśmy ponad 17 tysięcy. I ta kwota wraca ponownie do naszego budżetu, czyli mamy możliwość kupienia większej liczby książek. Czyli tak naprawdę, mimo że książki zostały opodatkowane stawką 5%, my tak naprawdę w większości przypadków płacimy tylko 2,3%. I nie wszystko jest takie kolorowe, ponieważ mamy przez to więcej pracy. Właśnie przez te zaokrąglenia w górę i w dół, musimy w każdym egzemplarzu ręcznie poprawiać wartości, bo rzadko się zdarza, że rzeczywiście zostaje to wyliczone poprawnie. I tutaj mieliśmy przykład jednego tytułu, jednego egzemplarza na jednej fakturze. Zdarza się, że mamy na przykład faktury z 10 jakby pozycjami, każda po kilkanaście, kilkadziesiąt egzemplarzy. Czyli tych poprawek i różnicy, tych rozbieżności, to nie jest już grosz, tylko na przykład 20, 30 bądź 50 groszy, które trzeba rozsądnie dodać do egzemplarzy, żeby raport nam się zgadzał. Ale całe szczęście, że mamy taką możliwość, że jest to rozwiązane systemowo, bo gdybyśmy mieli ręcznie liczyć dla na przykład 600 faktur rocznie, dla każdego egzemplarza, to byłoby ciężkie. Więc ja dziękuję bardzo za uwagę i jeśli będą pytania co do rozwiązań, to zachęcam. Dziękuję. Są to sprawy finansowe, mogą być interesujące. Są pytania z sali, czy też zostawiamy na koniec? Proszę. Pani Magdo, będzie pytanie. Bożena Ratajczak z Biblioteki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Opola. Ja chciałam zapytać, ponieważ dostałam właśnie tego maila z pytaniem, nie wiem, czy to było od Pani, bo myśmy może korespondowały, tak? Właśnie w tej sprawie. Czy Pani ma orientację, 15 bibliotek odpowiedziało, że nie odliczają, ale czy Pani ma orientację, czy są inne biblioteki w Polsce naukowe, akademickie, myślę, które odliczają ten podatek, ponieważ znalazłam jedno zarządzenie rektora chyba Politechniki Warszawskiej z takim uzasadnieniem odliczania tego podatku, ale bez powołania się właściwie na żadną ustawę czy inne rozporządzenie finansowe. Pytam też o to dlatego, że mam w rodzinie osobę, która pracuje w Izbie Skarbowej i ja chyba nawet do Pani pisałam, tak, że tak. Się skonsultowałam w tej sprawie i tam dostałam taką odpowiedź, że jest to, że bardzo by się zawahali, żeby wydać taką opinię, że to odliczenie jest jakby jednoznacznie możliwe. Może też w jakiś sposób Państwo kwalifikują te zbiory, które mogą temu odliczeniu podlegać, no bo rozumiem, że są to nie wszystkie zbiory, prawda? Tak. Jeśli mogłabym prosić Panią Małgosię Kwaśniewską o komentarz, ponieważ Pani Małgosia była na spotkaniach z doradcą podatkowym i ma informacje z pierwszej ręki na ten temat. To znaczy akurat u nas na Politechnice Wrocławskiej jest przyjęta zasada, że zbiory biblioteki są dostępne użytkownikom, którzy są pracownikami Politechniki i studentami.
Pracownicy prowadzą różnego typu działalność, w związku z tym te zbiory służą tym typom działalności, które są prowadzone na uczelni. I w związku z tym są również przeznaczone do, czy wykorzystywane do działalności odpłatnej, do działalności opodatkowanej. W związku z tym my nie odliczamy w całości podatku, tylko wskaźnikiem struktury, który został obliczony dla Politechniki Wrocławskiej. I tylko te zbiory, które są majątkiem Biblioteki Politechniki. Bo my nie jesteśmy w stanie rozróżnić jako biblioteka, czy wypożyczając książkę, czy określić dokładnie, że pracownik wykorzysta tylko do celów dydaktycznych, czy tylko do celów badawczych. W związku z tym korzystamy z tego prawa. Jest to interpretacja, która została wypracowana w dyskusjach z panią kwestor i doradcą podatkowym Politechniki Wrocławskiej. Czy zwracaliście się Państwo do Izby Skarbowej, czy gdzieś do jakiegoś innego organu, który wydał taką decyzję, że możecie Państwo odliczyć ten VAT? My jako biblioteka jesteśmy jednostką wchodzącą w skład Politechniki Wrocławskiej. W związku z tym podlegamy prawu, które i jesteśmy uzależnieni od kwestury. W związku z tym, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zwracamy się na piśmie do kwestury. Dyrektor Biblioteki Głównej zwrócił się w roku 2011 z takim pismem i dostaliśmy odpowiedź. Od pani kwestor, jako interpretacja obowiązujących przepisów. Pytam dlatego, że myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby odliczać, tak? I w tym momencie myślałam, że pani powie o jakiejś, nie wiem, wykładni, prawda, gdzieś zarządzeniu, czy w ogóle opinii na przykład Izby Skarbowej, bo wtedy dla nas to byłaby jakaś podstawa, żeby z naszymi kwesturami tą sprawę zacząć. Bo jak ja zaczęłam rozmowę o podatku, właśnie o odliczaniu, to u mnie w uczelni powiedziano mi w kwesturze, że w ogóle nie ma tematu. Tak naprawdę to rzeczywiście ustawa o podatku VAT jest tylko ustawą, która obowiązuje, natomiast interpretacje naprawdę zależą od jednostek, w których pracujemy i w których kwestorzy odpowiadają przed swoimi rektorami za prowadzenie gospodarki finansowej. W związku z tym my możemy tylko występować, dopominać się o interpretacje, wypracowywać stanowiska, przekazywać argumenty, ponieważ nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, usługi biblioteki zostały, odpłatne usługi biblioteki prowadzone przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej zostały opodatkowane właśnie poprzez interpretację podstawową stawką. Ja się spotkałam, że nie na wszystkich uczelniach, nie we wszystkich bibliotekach usługi biblioteki są opodatkowane podstawową stawką. Jest opodatkowane stawką zwolnione. I proszę zobaczyć, na podstawie tej samej ustawy, która obowiązuje wszystkich, interpretacja już różna jest dla samej stawki podatku VAT dla usług biblioteki. Także to może być po prostu jednak współpraca pomiędzy bibliotekami a kwestorami, którzy prowadzą działalność, znaczy które odpowiadają za gospodarkę finansową i warto z nimi rozmawiać. Warto, bo ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że w ciągu 3 lat wypracowaliśmy to. To nie było tak od razu od początku. Myśmy w momencie, kiedy ustawa nawet weszła, nie odliczali jeszcze tego podatku VAT. Myśmy się dopiero uczyli tego wszystkiego, łącznie z panią kwestor, która właśnie włączyła w to doradcę podatkowego, który w trakcie dyskusji zmieniał swoje poglądy, nawet do tego stopnia. Także myślę, że to warto nad tym dyskutować. Dziękuję.